Witamy wszystkich widzów przed ekranami, nie tylko telewizorów. Atmosfera na trybunach coraz gorętsza. Wszyscy wyczekują już pierwszego gwizdka. Wita się z Państwem duet komentatorski. Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Mecz w ramach Division Rivals, czas zacząć. Drużyna Wolves zagra przeciwko Saints. Każdy mecz piłkarski to osobna historia, więc ciekaw jestem, jaką dzisiaj napiszą zawodnicy. Mamy powody spodziewać się meczu, który będzie się oglądało z przyjemnością. A we wszystko wmieszał się Alan. Skuteczny przechwyt. Vardy. Naprawdę pachnie nam tutaj dobrą okazją. Ter Stegen, ależ interwencja. Luka Dini. Za chwilę wznowią z autu. Raheem Sterling to zawodnik, którego specjalnie przedstawiać nie trzeba. Jak dziś tutaj zagra? Myślę, że ma cały repertuar narzędzi, by uprzykrzyć życie obrońcom. Jest szybki i zwinny, a przy tym dość silny, by nie bać się rosłych defensorów rywala. Słynie z dobrej gry na skrzydła. Cudowna teraz piłka do przodu, idealna na dobieg. Słupek, ale to nie koniec akcji. Próba prawie spalony. A mogło być tu groźnie. Na skrzydle pojawiło się sporo wolnej przestrzeni. Ależ teraz rozczarowanie. Ten atak wyglądał obiecująco, a jednak spalił na panewce. Szansa na objęcie prowadzenia. No i zobaczymy, czy stworzą sobie dzisiaj jeszcze podobne sytuacje. Drużyna przeciwna na pewno będzie od tej pory bardziej czujna. Podanie nie trafia teraz do celu. Na drodze staje Emerick Laporte. W posiadaniu piłki teraz jest za linią obrony. Uwaga! Ależ znakomicie teraz broni bramkarz. Pokazał klasę, uratował siebie i cały zespół. Rzeczywiście świetna robota. Po takiej interwencji może zacisnąć pięści i wznieść rękawice triumfalnie w górę. Podanie przyjmuje Jamie Vardy. Oj, dobry pomysł. Tyle, że wykonanie już nie najlepsze. Minimalnie niecelnie. Szkoda. Następnym razem powinno się udać. Foden przy piłce. Piłkę przyjmuje Jamie Vardy. Wspaniale spisał się teraz Ter Stegen. Teraz z rogu na 11 metr. Vardy. Świetna interwencja. Znowu są przy piłce. To musi wejść. A jednak górą Ter Stegen, choć piłka zdawała się być poza jego zasięgiem. Zmarnowana teraz okazja z rzutu rożnego. Havertz. Rafinha. Błąd i strata może być bardzo kosztowna. Różnie mogło być po tym rykoszecie. W każdym razie mamy korner. Harry Kane centruje na 11 metr. Dobrze to teraz wybił Marquinhos. Marquinhos w obronie. Proszę tylko spojrzeć. Niezły pomysł na akcję, ale ostatecznie górą wyszli z tego obrońcy. Takie wejścia w ślizgiem to coś, co kibice bardzo sobie cenią. Ma sporo miejsca, by dośrodkować. Takie zagrania wymagają żelaznych nerwów. I teraz wychodzą z kontrą. Będzie groźnie. Podanie przyjmuje Jamie Vardy. Vardy! I mamy pierwszą bramkę w tym meczu. Zaczną się wreszcie emocje.
Prowadzą zatem 1-0. Piłkę przyjmuje Jamie Vardy. Cóż, zapowiadało się naprawdę nieźle, ale to już jest nieaktualne. Piłkę mają rywale. I Vardy! Tak, była okazja, by podwyższyć dorobek bramkowy do 2 trafień. Dobra interwencja. Czujna gra na linii bramkowej. Tym razem piłka nie chciała trafić do siatki. Drużyna gospodarzy rządzi pod względem posiadania piłki. Szkopuł w tym, że z tego posiadania piłki niewiele wynika. W sumie w ich grze występują wszystkie słabe punkty słynnej tiki-taki. Gra z piłką jest bezproduktywna, zaczyna być celem samym w sobie, a przecież powinno nim być strzelanie bramek. Teraz jest dobra sytuacja do wyprowadzenia kontrataku. Dobrze zagrane, będzie teraz sytuacja. I mamy gola! Tak, mają teraz 2 gole przewagi. Rywal jest w bardzo trudnej sytuacji. No to mamy 2-0. Mocne, czyste wejście. Podanie przyjmuje Jamie Vardy. Spokój teraz w defensywie. Przejęta piłka, mogą grać swoje. Alan, dobrze, na dobieg. Kane otrzymuje teraz piłkę. To była co najmniej interwencja spotkania. Brawo, uratował zespół. Uwaga, za chwilę może być bramka. Doskonała piłka za obronę. Vardy przebił się groźnie. I jest! Tym samym prowadzą różnicą 3 goli. Po prostu muszą to wygrać. Sędzia kończy pierwszą odsłonę gry i zespoły kierują się do szatni. Zaczynamy drugą odsłonę spotkania. Zespół Wolves jak do tej pory przegrywa. Ładne minięcie, może być groźnie. Susta bramka! Jamie Vardy! Na tablicy wyników 3-1. Piłkę dostaje De Jong. Uwaga, wychodzi sam na sam. Niewiarygodne, Donnarumma. Nie ma bramki. Dośrodkowuje z rogu, dość głęboko. Piłkę bitą z rzutu rożnego zgarnia bramkarz bez problemu. W takim miejscu zawsze są groźne. To był po prostu podręcznikowy wślizg, proszę Państwa. Spalony. A mogło być tu groźnie. Ależ teraz dobrze się ustawili. Znowu są przy piłce. Griezmann, będzie groźnie. Tak! Znowu bramka! Co za mecz!
olbrzymie straty, niemal całkowicie odrobione. Piłka nożna jest niesamowita. Więc mamy 3-2. I tym udanym wejściem skasował atak rywala. I ruszają z kontrą. Będzie ciekawie. Teraz stworzył sobie szansę. Uwaga! Wybija bramkarz, ale piłka nadal w grze. Gol! A to oznacza, że jesteśmy świadkami hat-tricka, szanowni państwo. Kapitalna dyspozycja i skuteczność zawodnika. Przecież mecz jeszcze trwa. I po tej bramce jest 4-2. Bez faulu, czyściutki odbór. Spójrzmy, sam na sam z bramkarzem. Kibice wstrzymali oddech. Miał okazję. Tymczasem piłka opuszcza boisko. Znowu bramkarz. Ostatnie pół godziny gry przed nami. Mistrzowski teraz odbiór we własnym polu karnym. Zagranie teraz na bliższy słupek. Groźnie. Jak widać, po statystykach drużyna gości niezbyt często jest przy piłce. Ale też cóż drużynie przeciwnej po piłce, jeśli wynik na tablicy jest nie po jej myśli. Przy czym ze strony prowadzących to niebezpieczna taktyka. Aż się proszą o skarce. Teraz poszedł, jest za obrońcami. Uderzenie, poprzeczka i piłka w grze. O, teraz świetny przechwyt. Może być zagrożenie, do bramki niedaleko. Po tej sytuacji. Będzie rzut rożny. Pole karne, głęboko teraz. Niewykorzystana teraz okazja z rzutu rożnego. I Rüdiger przy piłce. Dobrze się ustawiają, rywalom trudno rozegrać akcję. Znów są przy piłce. Lukaku rusza do przodu, boczną strefą boiska. Za ten strzał to może wróg by byłyby punkty. Siła była odpowiednia, ale precyzja, cóż, pozostawia dużo do życzenia. Teraz zaczną odrabiać straty. Wyręczył teraz bramkarza. Co za interwencja. Chwila nieuwagi. Strata piłki. Będzie groźnie. Piłka wychodzi poza boisko. Ruch. Są w trudnej sytuacji, ale mogą zmniejszyć straty do jednego gola na trybunach w żabę. Świetnie teraz w obronie. Wyczekali rywala. Znów są przy piłce. Foden przy piłce. Opłaciło się przycisnąć. Co teraz? Ale strzał zablokowany. Co teraz zrobi Kai Havertz? Dobra interwencja, ale zagrożenie jeszcze nie minęło. Że też tego nie strzelił. Wypracował sobie pozycję. Doszedł do świetnej sytuacji. I pozostało. Jest za linią obrony. Uwaga! Teraz powinna paść bramka. Co za interwencja! Przy strzałach z tej odległości liczy się przede wszystkim refleks. No i to chyba umożliwiło tutaj szybką reakcję. Mount ma piłkę. Mamy strzał. Broni to Ter Stegen, choć trudno uwierzyć, że tam sięgnął. Centra w pole karne. Zażegnane teraz niebezpieczeństwo. Pewnie to wybili. Spokój teraz w defensywie. Przejęta piłka. Mogą grać swoje. Romelu Lukaku ma teraz sporo możliwości.
I udana interwencja. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Głęboko w pole karne zagrywa. Nie ma gola. Poprzeczka. Mało brakowało. Ale grają dalej. Gol! Jeszcze w tym meczu nie skończyły się emocje. Jeszcze będzie gorąco. No to jak widać, obie drużyny postanowiły sobie dzisiaj postrzelać. Może to jeszcze nie koniec? Dobra presja teraz, mają piłkę. Bez faulu, czyściutki odbiór. Do końca zostało już tylko 5 minut. Uwolnił się z podkrycia, okazja. Jest gol! Proszę Państwa, czekaliśmy na to. Doczekaliśmy się. Piękne trafienie. Kibice naprawdę mają powody do radości. Szalony mecz. 5-3. Zaraz może być groźnie. Obrońcy muszą zareagować. Ładna piłka. Uliczkę. Co teraz zrobi? Dobre, przytomne zachowanie przy tej obronie. Tak to ma być. Bramkarskie rzemiosło najwyższych lotów. Każdy napastnik miałby w tej sytuacji problem z oddaniem dobrego strzału. Próba precyzyjnego umieszczenia piłki w siatce, ale widzimy, nie udało. Na treningu pewnie takie wchodzą. Decyzja była dobra, bo nie był to pochopny strzał, no ale rezultat pozostawia wiele do życzenia. Teraz uwaga, Sterling! Aj, niewiele teraz zabrakło. Odważna próba. Teraz zabrakło trochę szczęścia Tomku, niestety nadal do remisu. Griezmann, okazja! Co za interwencja Donnarumy, brawo! Krótkie rozegranie ze stałego fragmentu. Tak, a więc kibice drużyny gości będą wracać do domów w doskonałych...